Pisz? Zapytał słynący z Finezji Kamil Grabara Tomasza Hajty na Twitterze. Jesteśmy na ty, odpowiedział z kolei słynący z dystansu do siebie były reprezentant Polski. Nie graj, szefa! skwitował reprezentant młodzieżówki. Ale to był dopiero początek końca internetu. W niedalekiej Czas o przestrzeni. Michał Pol złożył życzenia młodzieżowej reprezentacji Polski. Zmieniamy szyld i jedziemy dalej, zażartował Polsport. Chciałbym pozdrowić bardzo zdolnego eksperta, wybitnego Michała Pola. Panie Michale, dziękujemy, że pan wierzy w tą reprezentację. Odgryzł się Jerzy Brzęczek. Jedyny trener, który trafił ostatnio szóstkę. Szkoda, że nie w to, to lotka. Ale nie był to wcale początek końca internetu. Wszystkich i tak pogodził wiadomo kto. Zbigniew Bonik nakrył czapką pyska tego młodzieńca z Liverpoolu, skasował niczym Taran wysublimowaną ripostę selekcjonera i złożył życzenia urodzinowe Monice Lewiński. Kurtyna, oklaski Panowie, nasza prośba grajmy częściej z Portugalią.